Wczorajsze popołudnie mieszkańcy Orawy spędzili w Orawskim Centrum Kultury. Orawianie przybyli do Jabłonki, aby spotkać się na kolejnym orawskim kolędowaniu. Była to okazja do uczczenia minionych świąt Bożego Narodzenia wspaniałymi kolędami, góralską muzyką oraz wystawieniem jasełek. O więcej szczegółów zapytaliśmy dyrektora Orawskiego Centrum Kultury. Już tradycyjnie w Jabłonce zawsze w styczniu odbywa się orawskie kolędowanie. To jest nawiązanie do wciąż żywej tradycji kolędowania na Orawie, kiedy to młodzi chłopcy od domu do domu chodzili z dobrą nowiną. I takich kolędników zobaczymy dzisiaj na scenie w Jabłonce. Będą to kolędnicy z Zubrzycy Górnej, zespołu Skalniak, czy Małolipnicka Rodzina, czy też kolędnicy z Orawki, zespół Koliba. To są takie tradycyjne orawskie kolędowania z Gwiazdą, z Turoniem, czy też orawscy Betlejemcy. Oprócz grup kolędniczych Skalnioki z Zubrzycy Górnej i Małolipnicka Rodzina wystąpili także zespół Małe Podhale, orkiestra Dęta z Zubrzycy Górnej, grupa jasełkowa Barki z Jabłonki, grupa kolędnicza Koliba z Orawki oraz zespół Arwa. Podczas artystycznych występów wystąpiła także wyjątkowo utalentowana Gabriela Grzybacz, chwaląc pana kolędami i pastorałkami. Gabrielę z uwagi na muzyczne tradycje w rodzinie zapytaliśmy, jak wygląda kolędowanie w jej rodzinnym domu. U nas w rodzinie każdy gra na jakimś instrumencie, nawet mama, która gra na flecie. I u nas kolędowanie wygląda tak, że pierwszy dzień, czyli Wigilię Świąt, spotykamy się wszyscy rodzinnie i staramy się wszyscy kolędować. Siostra przyjeżdża, która na co dzień nie bywa w domu. Ja śpiewam zazwyczaj, kiedyś grałam na skrzypcach, ale no. Mój tata gra na gitarze, mój brat Maciek gra na kontrabasie, a Kubuś, najmłodszy, gra na wiolonczeli. No a mama gra na flecie i wszyscy śpiewamy kolędy i jest taka rodzinna atmosfera. W organizację ochoczo zaangażowali się działający przy Orawskim Centrum Kultury mieszkańcy Jabłonki i innych orawskich miejscowości. Ponadto powodzenie kolejnych edycji orawskiego kolędowania to także zasługa pracowników Centrum Kultury oraz samorządowców z gminy Jabłonka. Samorząd nasz orawski, jabłonczański, dba bardzo o grupy kolędnicze i nie tylko zresztą, przywiązuje dużą wagę do rozwoju różnej formy działalności folklorystycznej, prawda, nie szczędzi na to środków finansowych i ostatnie lata wskazują na to, że dzięki tej bazie, która tutaj powstała, te grupy po prostu mają dużo lepsze warunki do prezentowania się, do wykonywania wszelkiego rodzaju ćwiczeń, prób i tomu podobnych rzeczy. Także w ostatnich latach obserwujemy niezwykły rozwój właśnie tego rodzaju działalności. Dzięki zaangażowaniu Orawian oraz samorządowców, piękna orawska tradycja przekazywana od pokoleń jest cały czas żywa i prezentowana. Poprzez takie zabiegi bez wątpienia zainteresuje młodych ludzi i przetrwa przez kolejne pokolenia orawskich rodzin.